M. Night Shyamalan z kolejnym filmem. Jakiś czas temu, w sumie całkiem niedawno, córka M. Nighta Shyamalana poszła w jego ślady, została reżyserką i zrobiła swój pierwszy film The Watchers. Recenzję jego e, macie dostępną na moim kanale. I tamten film wydawał mi się takim trochę kopią, właśnie rzeczy od taty. A tym razem M. Night Shyamalan wraca z filmem Pułapka, z filmem, którego właśnie od tego twórcy bym się nie spodziewał. Bo jest to prosty film. Nareszcie reżyser M Night Shyamalan poszedł po jakąś inną koncepcję. Nareszcie nie kolejna nawiedzona wiocha, kolejni nawiedzeni ludzie, ale coś bardziej przyziemnego. I już pierwsze zajawki filmu Trap, czyli Pułapka u nas, wydawały się intrygujące, bo film opowiada o mężczyźnie, który zabiera swoją córkę na koncert jakiejś piosenkarki popowej. Co ciekawe, tydzień temu ja byłem z córką na jej pierwszym koncercie, piosenkarki chyba popowej. Przypadek? Nie sądzę. I na tym koncercie, kiedy nasz ojciec bawi się z córką w najlepsze, okazuje się, że cały ten koncert to jedna wielka pułapka. Pułapka na pewnego seryjnego mordercę, o którym właśnie policja wie, że będzie na tym koncercie. Prosty koncept? Prosty. Ale jakże intrygujący. I tak właśnie wyglądały pierwsze zwiastuny. Po prostu intrygująco. Fajne, fajny pomysł. Niezbyt realistyczny, no bo raczej chyba policja nie chciałaby narażać tysięcy ludzi, którzy zgromadzą się na takim koncercie, żeby schwytać jakiegoś mordercę. No bo wiecie, zawsze mógłby kogoś dziabnąć, coś komuś zrobić, czy coś takiego. Ale nie o to chodzi, żeby się czepiać już na samym wstępie. Bo naprawdę koncepcja wydawała mi się świetna. Dodatkowo Josh Hartnett w roli głównej wydawał mi się po prostu Fajnym wyborem, ja lubię tego aktora, może nie jest tak już popularny, taką pierwszoplanową postacią w Hollywood, jak to było jeszcze, nie wiem, kilkanaście lat temu, ale jest to nadal aktor, który wzbudzał mnie jakiś, jakąś formę sympatii po prostu. Film posiada bardzo skromną obsadę i o ile Josh Hartnett wypada tutaj dobrze, to pozostałe role, obywają no, takie sobie. No i dialogi czasami mocno kują w uszy i charakteryzuje taki całkowity brak logiki. No bo mamy takie przykładowe rozmowy. Ej, chodźmy tutaj, zobaczmy, może będzie fajnie. A co córka odpowiada, tato, dziwnie się zachowujesz, przecież tam nie można iść, bo tam to jest backstage koncertu i nie można sobie od tak wejść. A no dobrze, córeczko, masz faktycznie rację. No tak mniej więcej dialogi tutaj wyglądają. No ale to, co chyba najważniejsze, czy film potrafi trzymać w napięciu. I kurde, potrafi, pomimo tego, że obserwujemy akcje głównie z perspektywy, no właśnie, kogo? U M. Night Shyamalana przecież nie może być tak prosto. No musi być jakiś twist. Czy ten twist jest, czy nie, no musiałbym wejść tutaj w spoilery, natomiast e, na pewno jest to jeden z najprostszych koncepcyjnie filmów M. Night Shyamalana. Wydaje mi się, że on w ogóle, jego kręcenie nie musiało trwać długo, bo on dzieje się za, e, zaledwie w kilku lokacjach, właściwie większość czasu spędzamy na tym koncercie, w tej hali koncertowej. E, więc no jeszcze w kilku innych ale no nie jest tego zbyt dużo i samych aktorów tak naprawdę można by policzyć na palcach chyba jednej ręki którzy posiadają tutaj dialogi no może maksymalnie jednej i pół ręki więc jest to widać że film dużo skromniejszy zresztą M Night Shyamalan pojawia się tutaj w jednej z ról i ma nawet więcej niż jedno zdanie. On zresztą często w swoich filmach gdzieś tam się przewija, ale tutaj ma więcej niż nawet jedno zdanie do powiedzenia. Film potrafi trzymać w napięciu głównie przez Josha Hartneta, który tutaj sprawuje się bardzo dobrze. Są inni aktorzy, Którzy są mocnym drewnem. Ogólnie Nate Shyamalan jest takim reżyserem, który mało wyciąga z tych swoich aktorów, nawet jeżeli zatrudnia on jakieś dobre, znane nazwisko, to nie potrafi on do końca według mnie wydobyć tego co najlepsze Tutaj u Josza Hartneta mu się udało, albo po prostu to już kunst samego aktora, który po prostu dobrze wczuł się w tą e, rolę. Ale inni aktorzy, to oj, oj, oj pani piosenkarka, oj oj oj. Pułapka zaczyna się od fajnego konceptu. Można by nawet powiedzieć od takiego konceptu dosyć Hitchcockowskiego, bo w tym filmie napięcie faktycznie rośnie z każdą minutą. Niestety twórcy nie udało się dobrnąć do tego, żeby rosło aż do wielkiego finału. Gdzieś tak po dwóch trzecich filmu, w mojej opinii, to tempo niestety zaczyna spadać i to dosyć drastycznie. Właściwie tak, że już na koniec to mi było obojętne, co się stanie. Ale przez te dwie trzecie filmu muszę przyznać, że cały czas napięcie rosło. Więc ktoś by mógł powiedzieć, że szkoda, że ten koncept się wysypał, ale w sumie w przypadku M. Malana można było się spodziewać, że spadnie to tempo dużo szybciej i ta koncepcja wywali się na głupi ryj po prostu już po 15 minutach. Ale tak nie jest. Dlatego dla filmu Trap, pułapka, w mojej opinii może być tylko jedna ocena. Bo Trap. To film na raz. Film też mocno siada pod koniec. Pod koniec naprawdę gdzieś straciłem to zainteresowanie, które właściwie od samego początku, już od pierwszych zapowiedzi było we mnie budowane. Gdzieś to. No mówię, to jest bardzo prostolinijny film, zwłaszcza jak na Aim Night Shyamalana. Ja wiecie, ja nie jestem zdania tego, że on jakieś robi nie wiadomo jak prze, jakieś intelektualne te swoje filmy, ale on zawsze właśnie lubił tam zamieszać, zakręcić. A, tutaj zrobimy taki twist. Nie, tutaj raczej, raczej wielkich twistów nie ma, Chociaż no oczywiście coś tam M. Night Shyamalan musi na koniec dodać od siebie i wielkie zaskoczenie, chociaż takie na no, zasadzie, ojku dobra, to już sobie daruj chłopie, już trzeba było to zrobić jeszcze prościej. Ale nie jest to tak zły film, jak pewnie wiele osób powie, ani też tak dobry, jak wiele osób by oczekiwało po tych właśnie zapowiedziach, które no wzbudzały zainteresowanie. No, po prostu coś takiego e, po środku. Obejrzałem, bawiłem się dobrze, trzymało to w napięciu do pewnego momentu, później się posypało pod koniec, ale mimo wszystko daje po prostu okejkę. Obejrzałem więcej pewnie nie obejrzę. Może z żoną kiedyś, jak będzie chciała sobie to sprawdzić. No zobaczymy. Także to tyle moi drodzy, dziękuję Wam bardzo. Oczywiście zapraszam do zostawienia łapek w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co, zapraszam do kolejnych materiałów. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć!